To będzie pewna nowość w propozycjach Boleslawieckiego Ośrodka Kultury. Wprawdzie 1 listopada już za nami, ale i pobliże Święta Niepodległości skłania do takich nastrojów, a chodzi o zaduszki jazzowe. Zapraszamy serdecznie na muzyczne spotkanie pod nazwą Zaduszki Jazzowe. Pierwszy raz organizujemy takie, tego typu spotkanie tutaj w holu Bolesławieckiego Ośrodka Kultury, Międzynarodowego Centrum Ceramiki. Chcemy sprawdzić, jak wyjdzie ten koncert w środku naszego ośrodka, nie w żadnej sali, ale po prostu za nami mamy hol. Właśnie przygotowujemy się do tego koncertu. Wstęp do holu boku na pierwszym piętrze, gdzie odbędzie się koncert, będzie bezpłatny. Rozpocznie się on o 18 w piątek 10 listopada. Zespół Mirosława Kuca i jego przyjaciół Mirosław Kuc, bolesławiecki gitarzysta. Towarzyszyć mu będą m.in. Ania Lijewska na wokalu, młody i bardzo uzdolniony Wojtek Andrzejewski, gitarzysta. Także wielu innych muzyków, a w repertuarze usłyszymy Milesa Davisa, Gershwina, Duke'a Ellingtona, Charlie'ego Parkera. No. Zatem będzie jazz, blues, nieco popu, a w tym i kompozycje Mirosława Kuca i jego aranżacje standardów muzycznych.